by pomyślał 12 dni temu, że ostatniego dnia rajdu Dakar po przejechaniu grubych kilku tysięcy kilometrów, po dziesiątkach godzin na pustyni z burzami piaskowymi, z wielkimi ulewami, z mrozem, który też nas tutaj spotkał w Hailu, będziemy ostatniego dnia za tym rajdem tak tęsknić. Czuć w powietrzu emocje, czuć pewnego rodzaju wzruszenie, sentyment, ale czuć też ogromny żal, bo tak naprawdę połknęliśmy razem z naszymi zawodnikami tego bakcyla i wszyscy zastanawiamy się, jak będzie wyglądało jutro, jak będą wyglądały kolejne dni, jak będzie wyglądał ten powrót do normalności, do rzeczywistości, bo faktycznie zaczęliśmy tym rajdem żyć, wszedł w nas bardzo głęboko, w naszą krew, stał się czymś dla nas ważnym. I o ile po pierwszych kilku dniach, pierwszych kilku tygodniach wielu z nas mówiło: świetna przygoda, warto zobaczyć, na pewno zapamiętamy to na całe życie, ale patrząc na okoliczności, na to, że jednak jest to bardzo męczący tryb, nie wiemy, jak będziemy funkcjonowali w kolejnych latach, przy kolejnych edycjach rajdu Dakar, czy będziemy na nie jeździć i funkcjonować w taki sam sposób. Dzisiaj z pełną odpowiedzialnością i świadomością mogę powiedzieć, że jestem przekonany, że każdy z uczestników, nie zawodników, ponieważ to jest jakby sól ich życia, ściganie się, to wiem, że wszyscy z ekip, które towarzyszą, w tym też ja, z przyjemnością na kolejne edycje rajdu Dakar wrócimy, bo faktycznie przez ostatnie kilkanaście dni stało się to naszym tlenem. Kochani, pożegnajmy ich machaniem z tarasu widokowego. Meta tegorocznego rajdu Dakar. Miejsce, w którym mieszają się radość, szczęście, smutek, wzruszenie. Na twarzach bardzo wielu zawodników mamy autentyczne łzy szczęścia, że po tych kilkunastu dniach na maksa trudnej, wymagającej rywalizacji dojechali do mety, mogą świętować, mogą się cieszyć. W wielu przypadkach niezależnie od wyniku, ponieważ wielu z nich cieszy się, że po prostu mogło ten rajd ukończyć. Czekamy na naszych zawodników. Dojechała już pierwsza trójka samochodów, dojechała już pierwsza trójka motocykli, dojechała już pierwsza trójka quadów, dojechał pierwszy klasyk, bo tegoroczny rajd Dakar również obfitował w kategorię tak zwanych klasyków, czyli tych samochodów, które brały udział w rajdzie Dakar wiele lat temu. Zjeżdżają się kolejne motocykle, pokażę wam takiego klasyka, bo patrząc na ich bieg, jest to naprawdę imponujące, że te pojazdy są przygotowane na taki wysiłek. Kategorii ciężarówek tegorocznego rajdu, Dmitrij Sotnikow, słynny
rosyjski kierowca ciężarówki, tester z fabryki Kamaza. Jego partnerka Swiatłana również dotarła na metę rajdu Dakar, aby osobiście pogratulować ukochanemu wymarzonego zwycięstwa. Z tego wszystkiego, co się tutaj dzieje, da się też odczuć jedną prostą rzecz. W tym miejscu, po przejechaniu wielu tysięcy kilometrów, nie ma znaczenia narodowość, nie ma znaczenia rywalizacja, nie ma znaczenia to, kto ma jakiego sponsora, albo kto z kim walczył na poszczególnych etapach odcinka. Tutaj autentycznie liczy się wspólnota, radość i szczęście tego, że wszyscy dojechali. Niestety w międzyczasie dotarła do nas informacja, że motocyklista, który miał zderzenie i wypadek kilka dni temu na jednym z odcinków specjalnych, został przetransportowany z Arabii Saudyjskiej do Paryża, do szpitala, do Francuz. Niestety zmarł wskutek powikłań zdrowotnych, więc atmosfera, mimo tego ogromnego szczęścia i radości po ukończeniu tegorocznego rajdu Dakar, no pewnie nie jest taka, jaką sobie byśmy wszyscy życzyli, no bo jednak jeden z zawodników nas opuścił w dość tragicznych okolicznościach. Да, товарищ президент, я даю товарищ Сотнику, погоди, Вова звонит до Зученцы. Niestety zajęty rozmową z dziennikarzem. W tym momencie na metę rajdu Dakar wjeżdża Michał Goczał i Szymon Gospodarczyk. Mają czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Piękny debiut i piękne spełnienie marzeń. Znaczy energetyka? No, kochani! Brawo! Dostałem od Eryka na początku Dakaru. Przed Dakarem. Czekamy na mecie. I się spełniło. A raz, dwa, trzy. Energylandia Rally Team! Jestem zajebiście szczęśliwy, ale jest mi przykro, że to już koniec. Ale wrócisz za rok. Mam nadzieję, że tak. Nie, ale tak nam wyszło dzisiaj, że ciężarówki na sekach rozjeżdżały. Co my je luchnęli, to oni zaraz pomogli. Walnęliście też taki, co była pojedyncza uwaga i był taki garbek i tam był na tym kamień? Nie. Także całym przodem żeśmy poszli. Całym przodem duchnęliśmy. My żeśmy na tych ostatnich wydmach ledwie przejechali. Szczęście jest tak wielkie i tak ogromne, że ciężko łzy powstrzymać przed radością. A co sprawiło ci największą frajdę w trakcie całego tego rajdu?
Największą frajdę w tym rajdzie sprawiło mi to, że taką fajną ekipę udało nam się zmontować, że pojechaliśmy całą rodziną z przyjaciółmi, że pojechaliśmy ze sponsorami i to jest chyba jakby najfajniejsze w tym rajdzie, bo bez tego, no po prostu jak widzę inne teamy są samotne, to po prostu tak nie smakuje. Nasz operator ostatniego zdjęcia dakarowego. Robimy sobie wideo selfie. Wyjechaliśmy bardzo, bardzo spokojnie. Tak tylko, żeby nic nie uszkodzić. No i to przyniosło skutki. Jesteśmy na mecie bez żadnych większych problemów. Założenia spełnione na Dakar? Wydaje mi się, że jest ponad założenia, nie zakładałem tak dobrego rezultatu. Kiedy 12 dni temu nasi zawodnicy wjeżdżali na podium i prezentowali swoje pojazdy i siebie, mówiłem wam, że jest to taki symboliczny początek rajdu Dakar. Dzisiaj mamy symboliczne zakończenie tego rajdu. Nasi zawodnicy, tak jak wszyscy uczestnicy rajdu, przejadą przez podium, będą mogli się zaprezentować, będą mogli wywiesić swoje flagi. My też będziemy mieli ogromny zaszczyt i przyjemność z nimi tam wejść, przez tę chwilę triumfować w 190 krajach świata, bo do tylu trafia transmisja z tego rajdu i też z dzisiejszego podium. Będziemy mogli pomachać do całego świata. To będzie na pewno bardzo podniosła, bardzo ważna, bardzo wielka chwila dla nas wszystkich. Nie zabraknie wzruszenia, bo jest to symboliczny koniec nie tylko wysiłku naszych zawodników, ale dla nas też ogromnej przygody na całe życie. Słuchajcie, mój talent pilota został odkryty. Zespół Energylandii zaprosił mnie do tego, abym zasiadł na prawym fotelu. Warunki są na maksa komfortowe. Jak możecie zobaczyć, nawet się nie mogę przypiąć pasami. Nasz kierowca Filip, bardzo wygodnie. Filip, ale ja muszę to pokazać. Jak założysz kask, to się nie zmieścisz pod sufitem. Pięknie wypucować logo mojej. Dzisiejszym stałem się wielkim fanem reprezentacji chińskiej na rajdzie Dakar. Naprawdę da się z nimi porozumieć, odczytać wszystko z ich mimiki, tonu, łez, wyrazu twarzy, wszystkiego. Ten gość jest chyba niezadowolony ze swojego wyniku. Ale samochód w porządku.
A nie, chyba jednak jest zadowolony.